Jest już z nami w studio pan Grzegorz Cygnowski, kierownik projektu w firmie ARC Rynek i Opinia. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma ARC Rynek i Opinia właśnie przeprowadziła, zakończyła badanie monitor satysfakcji klientów detalicznych banków. Panie Grzegorzu, dlaczego zdecydowaliście się na to badanie? Jakie są cele tego badania? To badanie uruchomiliśmy już w zeszłym roku i obecna fala jest już kolejna, którą realizujemy. Zdecydowaliśmy się przeprowadzać takie badanie, ponieważ chcieliśmy monitorować to, w jakim stopniu klienci są zadowoleni ze swoich banków. A czy są na rynku takie badania? Czy? Są podobne badania, jednak głównie kładziony jest nacisk na to, żeby badać przez banki standardy, które one same wyznaczają. To są tak zwane badania Mystery Shopper, czyli tajemniczy klient, w których to respondenci podający się za klientów przychodzą na przykład do oddziału banku, pozyskują jakieś informacje bądź przeprowadzają drobne transakcje i na tej podstawie oceniają jakość danego banku. A na czym polega wasze badanie? Jaka jest metodologia? No właśnie, my zdecydowaliśmy się podejść do tego problemu od innej strony. Mianowicie chcieliśmy przyjąć perspektywę rzeczywistych klientów banków i chcieliśmy pozyskać informacje, jak faktyczni klienci banku oceniają współpracę ze swoim bankiem. Czyli zrealizowaliśmy bardzo duże ilościowe badanie z klientami 14 największych banków, docierając do ich rzeczywistych klientów. I może oglądający nas ludzie będą zainteresowani, jakie to banki. No właśnie, prawda? Jakie to banki? Czy to są... Niech mi wolno będzie tak. Wymienić. Są to Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, BGŻ BNP Paribas, BZWBK, City Handlowy, Credit Agricole, Eurobank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP i Raiffeisen Polbank. Czyli mamy 14 bardzo największych banków. Duży zestaw banków giełdowych, dlatego też Parkiet zdecydował się objąć patronatem państwa badanie. Jest nam bardzo miło z tego powodu. I docieraliśmy do klientów każdego z tych banków na próbie 250 osób, co daje w sumie nam próbę bardzo dużą, 3,5 tysiąca respondentów. I na takiej próbie to badanie realizujemy. A jakie są główne aspekty brane pod uwagę, tak? Co ci klienci oceniali, jeżeli pan może nam zdradzić, ujawnić, jeżeli chodzi o ten główny ranking? Oczywiście najbardziej zależało nam na tym, aby summa summarum klienci ocenili, jak oceniają swój bank. No ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że satysfakcja z banku, w którym się powiedzmy ma swoje główne konto, nie jest czymś abstrakcyjnym, tylko na nią składają się różne czynniki, różne aspekty. Mówimy tutaj chociażby o wizytach w oddziałach, które mają niebagatelny wpływ na to, jak dany bank postrzegamy, jak go oceniamy. Zdarza nam się dzwonić na infolinię danego banku, prawda? Infolinie banku jeszcze do niedawna były taką piętą achillesową, można powiedzieć. I my dzięki badaniom, które realizujemy, obserwujemy, jak istotnie zmienia się na plus sytuacja i funkcjonowanie infolinii banków. Oczywiście opłaty i prowizje, tak. Prawda? No, to jest bardzo newralgiczny aspekt, który również ma bardzo duży wpływ na to, jak klienci dany bank oceniają. No i inne punkty styku tak zwane, prawda? Czyli bankowość internetowa, bankowość mobilna, strona internetowa, na którą czasami zaglądamy, produkty, jakie nam bank oferuje i parametry tych produktów. No te wszystkie rzeczy składają się właśnie na to, co nazywamy ogólną satysfakcją z banku. Panie Grzegorzu, i kto wygrał w tym rankingu ogólnej satysfakcji z banku? Czy są jakieś zmiany na podium? Czy pan pamięta też, jak dużo punktów ci zwycięzcy otrzymali w ogólnej punktacji?
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że klienci oceniają swoje banki w bardzo podobny sposób. Jeśli są różnice, to te różnice nie są jakieś dramatyczne, prawda? Jeśli mówimy o skali, jak to sobie finalnie przekładamy, od skali od 0 do 100 punktów, na której określamy tę satysfakcję, to różnica między najlepszym bankiem a najgorszym wynosi 10 punktów. Także nie jest to jakoś bardzo dużo, ale za tym ukrywają się realne przyczyny, prawda? I jeśli mówimy o zmianach, to jeśli chodzi o średnią, następuje poprawa, bo w porównaniu z rokiem ubiegłym ranking satysfakcji wzrósł o 1 punkt. I to jest istotna zmiana, istotna statystycznie zmiana, co nam pozwala stwierdzić właśnie ta duża próba, na której badanie zostało przeprowadzone. I w czołówce, jeśli chodzi o ten główny ranking satysfakcji, również nastąpiły zmiany. W roku ubiegłym pierwsze miejsce zajmował ING Bank Śląski, który teraz nie dość, że nie utrzymał swojej pozycji, to inne banki go wyprzedziły i spadł z podium, że tak powiem. Ale czy on został gorzej oceniony, czy mniej więcej ta punktacja jest taka jak przed rokiem, a inne banki dostały wyższe oceny? I jedno i drugie, bym powiedział, bo ING Bank Śląski został trochę gorzej oceniony. Jeśli dobrze pamiętam, to jest zmiana 3-punktowa, czyli stracił 3 punkty, a inne banki poszły do przodu, prawda? I obecnie liderem tego rankingu jest Bank Millennium, który no, jest niekwestionowanym faktycznie liderem, bo nie dość, że zajmuje to czołowe miejsce w głównym rankingu satysfakcji, to w większości rankingów subrankingów tak, też. Tak. Subrankingów zajmuje również pierwsze miejsce, bądź jedno z czołowych miejsc. A ile punktów otrzymał Bank Millennium na te 100 możliwych? Czy to jest... Tak. Bank Millennium obecnie otrzymał 83 punkty. Mhm. A ta średnia? Pan mówił o średniej, która się podniosła 1 punkt, to ile teraz wynosi? 79. Aha, czyli 4 punkty powyżej średniej. Tak. Inne banki, które zajmują miejsca na podium, właśnie, to jest Raiffeisen Polbank, który zajmuje drugie miejsce. I ex aequo trzy banki zajmują trzecie miejsce, czyli City Handlowe, Eurobanki, Getin Bank, które osiągnęły wynik 81 punktów. A wspomniał Pan już o tej zmianie, jakiej doświadczył ING Bank Śląski. Kto jeszcze zanotował dosyć znaczący skok w górę i w dół? No właśnie. To, że nasze badanie realizujemy cyklicznie i staramy się je realizować w bardzo podobnej formule w każdym roku, pozwala nam porównywać te wyniki i śledzić zmiany, jak i pod jakim względem niektóre banki poprawiają swoją jakość, a inne przeciwnie osiągają słabsze wyniki. I tutaj moglibyśmy wskazać no, co najmniej 2-3 przypadki takich spektakularnych faktycznie wzlotów i powiedziałbym jeden upadek. Ale jeśli nie upadek, to przynajmniej jakiś sygnał świadczący o tym, że coś się pogorszyło i jest po prostu nad czym pracować. Mam nadzieję, że przedstawiciele tego banku słuchają, tak? Będą nas oglądać i może rzeczywiście podejmą jakąś refleksję. Na pewno tak. Jeśli mowa o tych pozytywnych przykładach, to powiedzielibyśmy tutaj o Eurobanku, który wzrósł w rankingu satysfakcji o 4 punkty. To jest bardzo istotny wzrost. Jak również na przykład Raiffeisen Polbank, który jak wiemy, pomimo różnych perturbacji, które dzieją się... Czeka na zmiany właściciela. Tak, w tym banku, które w odniesieniu do... Podobne sytuacje w odniesieniu do innych banków odbijają się po prostu pogorszeniem wyników, to tutaj obserwujemy
utrzymanie, nie, może nawet więcej niż utrzymanie poziomu, tylko po prostu ewidentnie ten bank wychodzi obronną ręką i widać, że kryje się za tym ogromna praca. A kto stracił? Stracił najwięcej Alior Bank. I tutaj mówimy o spadku o 5 punktów. W poprzedniej edycji badania ten bank w niektórych rankingach nawet zajmował czołowe pozycje. Teraz ta sytuacja jest znacznie słabsza. A co wpłynęło, czy, panie Grzegorzu, na obniżkę tej punktacji, tak? Czy w przypadku, tak. W przypadku Alior Banku największe straty, że tak powiem, odnotowano w odniesieniu do punktów styku, a zwłaszcza oddziałów. Po prostu klienci znacznie bardziej krytycznie oceniają swoje doświadczenia wynikające z wizyty z oddziału w tym banku. Czy w tym subrankingu dotyczącym punktów styku zmieniła się też jakby czołówka? Czy nie? Bo tam państwo oceniają właśnie, tak jak pan wspomniał, oddziały, stronę internetową, stronę mobilną, tak? Infolinię. Czy tam jest po prostu ta sama trójka z ubiegłego roku na podium? No to jest ciekawe właśnie w odniesieniu do ING Banku Śląskiego, który w ogólnym rankingu nie zachował pozycji na podium, to jeśli chodzi o punkty styku, tutaj trzyma poziom akurat, prawda? I zajmuje czołowe miejsce. Co głównie jest dobrze oceniane, jeżeli chodzi o właśnie ING Bank Śląski? Infolinia, ale również oddziały. Klienci chwalą sobie te rzeczy. Jeśli chodzi o ranking punktów styku, to tutaj w pierwszej trójce obok ING Banku Śląskiego wymienić należy Getin Bank, mBank, no i właśnie Raiffeisen Polbank. Jeśli chodzi o Getin Bank, to też jest przykład takiego banku, który w poprzedniej edycji był to właśnie przykład banku, który osiągał znacznie słabsze wyniki i teraz nastąpił wzrost. Jest jeszcze jeden bank, o którym mógłbym wspomnieć w tym kontekście, mianowicie BGŻ BNP Paribas. W poprzedniej edycji ten bank właściwie zamykał stawkę pod każdym względem. Teraz na wielu rankingach jest co najmniej kilka banków, które są słabsze od niego, także... W tym banku zmienił się zarząd, tak, być może. Tak, to jest właśnie ten przypadek, sytuacja, że pomimo po prostu różnych perturbacji albo dzięki tak. zmianom, które się dokonały, poprawiają się również oceny klientów. A jeszcze jak dużo waży ta ocena oddziałów? Czy teraz, gdy klienci mają aplikacje mobilne, korzystają ze strony internetowej, z bankowości internetowej, czy rzeczywiście ta wizyta w oddziałach jest jeszcze istotna dla klientów w banku? No okazuje się właśnie, że jest. Jest to dla nas badawczo bardzo ciekawa rzecz i do tego tematu podeszliśmy ze szczególną uwagą. Mianowicie interesowało nas zidentyfikowanie takich czynników, które w największym stopniu wpływają na to, w jaki sposób klienci oceniają dany bank. Prawda? I się okazało, że wizyta w oddziale, pomimo tego, że wiemy skądinąd, że banki coraz częściej zamykają oddziały, zmniejsza się liczba oddziałów, a w przypadku niektórych banków, na przykład wspomniany tutaj Raiffeisen Polbank, ta zmiana czy te zamknięcia są nawet znaczące, prawda? To pomimo tego, że jakby banki zmieniają nieco strategię i zamykają te oddziały, to w dalszym ciągu to właśnie wizyta w oddziale niesie jakby największe piętno, jeśli chodzi o ogólną ocenę danego banku. Natomiast drugim kolejnym elementem, o którym należy wspomnieć w tym kontekście, jest bankowość internetowa. W przeciwieństwie do oddziałów wiemy, że ten kanał obsługi nie będzie się zwijał, prawda? Tylko będzie się rozwijał, bo rynek idzie właśnie w tym kierunku. Dlatego przewagę konkurencyjną na pewno będą zdobywały te banki,
które potrafią słuchać swoich klientów i spełniać ich oczekiwania. Na przykład, tak? Tak, i spełniać ich oczekiwania pod względem właśnie tych nowoczesnych kanałów dotarcia i kontaktów z klientem, czyli bankowość internetowa i coraz częściej jednak bankowość mobilna. Na koniec jeszcze, panie Grzegorzu, bo oczywiście za usługi bankowe musimy płacić. Robiliście też taki subranking opłat i prowizji. Kto wygrywa w tym rankingu? Jak ważna jest właśnie ocena czy postrzeganie tej stawek przez klientów? Obok tak zwanych punktów styku właśnie to, w jaki sposób oceniamy opłaty i prowizje, jest najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na naszą ogólną satysfakcję z banku. No i tutaj liderem jest ten sam bank, który zajmuje pierwsze miejsce w ogólnym rankingu satysfakcji, czyli Bank Millennium, który w poprzedniej edycji, podobnie właśnie jak w tym ogólnym rankingu, zajmował drugie miejsce, teraz wyszedł na prowadzenie. Na podium znalazł się również Getin Bank, Raiffeisen, Polbank i Eurobank. To ja rozumiem, że ten ranking mówi nam o tym, że klienci danego banku uważają, że tę jakość usług, którą dostają i cenę, którą płacą, to są właśnie odpowiednie stawki, tak? Tak, wiemy, że na rynku, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim roku i w poprzednim roku, następowały tutaj różne turbulencje, że tak powiem. Zwłaszcza, jeśli dobrze pamiętam, na wiosnę 2016 roku, kiedy po wprowadzeniu tego podatku, to uderzyło w kieszenie klientów i właśnie w tej pierwszej edycji naszego badania widać było, jak te oceny klientów z tego właśnie powodu się obniżają. To wydaje się, że teraz jakby banki, widząc co się dzieje, zaczęły zmieniać swoją strategię i jeśli nie znoszą całkowicie opłat, to przynajmniej dostarczają swoim klientom jakichś sposobów na to, żeby te opłaty obejść, nie wiem, na przykład 100 zł, transakcje 100 zł, żeby wyeliminować opłatę za konto, tego typu rzeczy. I te banki, które widzą potrzebę tego rodzaju zmian, wygrywają po prostu. Panie Grzegorzu, na koniec, jakby pan podsumował naszą rozmowę? Czy krótko, czy Polacy są generalnie zadowoleni z usług świadczonych przez banki? Czy to zadowolenie wzrasta? Czy ono może się jakoś znacząco zmienić? Są zadowoleni. Oczywiście zdarzają się i w przypadku zwłaszcza niektórych banków głosów krytycznych jest całkiem sporo, ale rzadko są to głosy takie abstrakcyjne, prawda? Klienci, to też jest zaleta naszego badania, że my nie... Nasza analiza nie kończy się na tym, że podajemy liczby miejsca w rankingu, tylko wsłuchujemy się w to, co respondenci, czyli klienci banków, mają do powiedzenia na ich temat w różnych obszarach. I takie, powiedziałbym, bardziej jakościowy materiał również można w naszym badaniu znaleźć i we współpracy z bankami banki mogą na tej podstawie wyciągać wnioski i po prostu poprawiać jakość swoich usług. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na kolejne badanie, więc to już by było trzecie w tym cyklu, a więc wnioski będą jeszcze pewnie ciekawsze. Tak jest. Moim Państwa gościem był pan Grzegorz Sygnowski, kierownik projektu w firmie ARC Rynek i Opinia. Państwa zapraszam jutro punktualnie o 12 na kolejny program Prosto z Parkietu, a jeszcze dziś o 13 Rzecz o Prawie. Thank you.